Tak, to mój pierwszy przyjazd do Wilna. Litwę znam może z literatury i nie wiem, czy dobrze, bo na przykład dzisiaj zastanawiałem się, co mogę zjeść takiego lokalnego. No, od czegoś trzeba zacząć. A rzeczywiście, no, moje korzenie, o czym się dowiedziałem w trakcie zdjęć, tak naprawdę, to takie dość było dziwne, że się przyśnił mi dowód osobisty mojego ojca, który się urodził w Borysławiu. I w 1944 roku oni zostali, rodzina przeniosła się na teren dzisiejszego Podkarpacia. To znaczy wiedzieli, co się dzieje w 1943 roku na Wołyniu i wiedzieli, co za chwilkę będzie u nich i uciekli. No i teraz stoję tutaj i mogę rozmawiać, nie? Bo może by mnie nie było.